Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Kaniaka Travel zaprasza na Antigę i jej siostrę Berbudę. Można powiedzieć, że mamy tu plaże na każdy dzień roku, bo jest ich 365. Dla miłośników zabaw do białego rana polecam Antigę. Dla miłośników przyrody i spokoju Berbudę. IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Zapraszamy do nowego oddziału naszej Credit Union w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga. Od poniedziałku do piątku, od godziny 9 rano do 9 wieczorem i w soboty od 9 do 1. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Dwa dni temu, 18 września, minęło 20 lat od uroczystego otwarcia Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga. Przypomnijmy materiałem archiwalnym Polish Studio dwa wydarzenia związane z tą rocznicą. Na dwa miesiące przed oficjalnym otwarciem, 15 lipca 1994 roku, budująca ośrodek firma Marakon przekazała klucze do niemal wykończonego budynku przedstawicielom Fundacji Maksymiliana Kolbe, która organizowała wówczas zbiórkę funduszy na budowę i dotąd zarządza działalnością popularnego polonijnego Centrum Kultury. Minął zaledwie rok od wykopania pierwszej łopaty gruntu pod fundamenty Polskiego Centrum Kultury, a dziś oglądamy budynek już na ukończeniu. Elewacja oraz powiększony parking są gotowe. Trwają prace kosmetyczne wokół budynku, trawniki, drzewa, oświetlenie. Sąsiadujący z parafią świętego Maksymiliana Kolbe przy Katra Road budynek centrum znajduje się w bardzo dogodnym węźle komunikacyjnym przy zbiegu autostrad 401, 403 i 410. Na skromną uroczystość przybyli przedstawiciele fundacji i polonijnych mediów. Z ramienia fundacji obecni byli prezydent Lodzia Majsek, przewodniczący Komitetu Budowy Jan Matuszek, członek Rady Dyrektorów Dajen Pogorzelski, projektant obiektu architekt Walter Bielaska, przewodniczący Komitetu Edukacji Jerzy Mazurek oraz odpowiedzialny za współpracę ze środkami masowego przekazu Jacek Gogoła. Kierownik budowy Marty Meldazi wręczył symboliczne klucze od centrum przewodniczącemu Komitetu Budowy Janowi Matuszkowi. Gest ten uwieńczył wieloletni okres oczekiwania Polonii i członków fundacji na Polskie Centrum Kultury, które będzie służyło wszystkim, także seniorom, dzieciom i młodzieży. W okolicznościowych wypowiedziach członkowie zarządu fundacji podkreślili przede wszystkim zaangażowanie i ofiarność całej Polonii, w tym dzieci i emerytów, w zbieraniu funduszy na budowę Centrum Kultury, jakiego nie posiada dotąd wiele innych grup etnicznych. Przed realizatorami obiektu, architektami i wykonawcami stanęło bardzo trudne zadanie, gdyż tego rodzaju placówka jest wielofunkcyjną. Patrząc na budynek, nie domyślamy się, jak wiele rozmaitych propozycji oferuje centrum swym przyszłym użytkownikom. Zobaczyliśmy będące jeszcze w stanie surowym pomieszczenia dla przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmowych, wystaw artystycznych, kursów językowych i komputerowych, audio-wideo, a także służące celom rekreacyjnym dla zespołów folklorystycznych, samoobrony dla kobiet oraz
pokaźnych rozmiarów kręgielnię, która będzie służyć jednocześnie jako miejsce spotkań towarzyskich. Swoje miejsce znajdzie tu także Salon Pamiątek Artystycznych i Defocjonaliów oraz Archiwum Dziedzictwa Kulturowego Polonii. Rozpoczęcie działalności centrum, o czym Państwa oczywiście nie omieszkamy powiadomić, planowane jest na niedzielę 18 września. Do wykończenia wyposażenia Fundacja otrzymała pożyczkę około 800 tysięcy dolarów. A więc pomimo bliskiego już oddania obiektu w użytkowanie, zarząd Fundacji Maksymiliana Kolbe zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o kontynuowanie pomocy finansowej w celu spłacenia długu zaciągniętego na budowę. A oto sprawozdanie z uroczystego otwarcia i poświęcenia Centrum Kultury imienia Jana Pawła II, które, jak wspomnieliśmy, odbyło się 20 lat temu, 18 września 1994 roku. Budowę Centrum Kultury przy 4300 Cartra Road, którą organizowała i nad którą sprawowała pieczę Fundacja Maksymiliana Kolbe, rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku, po około 10 latach przygotowań prawnych i finansowych. Ładny, funkcjonalny obiekt projektu Waltera Bielaski wykonała firma Maracon Construction. Znalazły się w nim ogromna sala bankietowa ze sceną, biblioteka, galeria sztuki, archiwa, sale wykładowe i kręgielnia. W dniu otwarcia parking przy centrum, które sąsiaduje z kościołem świętego Maksymiliana Kolbe, zapełniony został do ostatniego miejsca. Po uroczystej mszy wszyscy jej uczestnicy przeszli ku wejściu do budynku centrum, gdzie miało miejsce jego formalne otwarcie. Wśród ponad 600 osób znalazło się wielu honorowych gości, m.in. minister do spraw obywatelstwa Elaine Zięba, senator Stanley Hajdasz, ambasador Polski w Kanadzie Tadeusz Diem, konsul generalny Wojciech Tyciński, burmistrz Mississauga Hazel McCollum, prezesowie Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Zarządu Głównego Jerzy Burski i Okręgu Toronto Hanna Sokolska, poseł do Parlamentu Federalnego Albina Guarnieri, biskup Hamiltonu Matthew Ustrzycki i inni dostojnicy Kościoła. Przecięcia wstęgi dokonała prezes Fundacji Maksymiliana Kolbe, Lady Majsek, w asyście proboszcza parafii świętego Maksymiliana Kolbe, księdza Tadeusza Nowaka i księdza Stanisława Bąka, który był jednym z inicjatorów budowy Polskiego Centrum Kultury. Budynek oraz jego pomieszczenia poświęcił biskup Ustrzycki. Ceremonię zakończono bankietem. Dzięki nowemu obiektowi Polonia będzie mogła prezentować polskie tradycje i dorobek kulturalny innym grupom etnicznym, organizować różne programy edukacyjne, uaktywnić życie starszej generacji oraz poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i socjalną dla grup młodzieżowych zachować dla potomności dziedzictwo kulturowe przodków.